Ja mam ogólnie taką umowę z Fame MMA, że jak coś się dowiem od nich, to ja nie mogę tego upubliczniać, ale jak sam zdobędę informacje, to mogę i mam kilka ciekawych informacji. Budżet na zawodników na ósmą galę, na tą wcześniejszą, to był 1,5 miliona złotych, a brało w niej udział tam 20 zawodników. Ale gala mimo wszystko się i tak opłaciła, bo sprzedało się około 460 tysięcy pay-per-view. Dla porównania ta gala Naimana, ta MMA VIP, sprzedało się na niej tylko 14 tysięcy tych pay-per-view. No wiadomo, to tam dopiero jego pierwsza edycja, pierwsze w MMA się sprzedało chyba tam 75 tysięcy. Ale to dlatego, bo mieli wtedy jeszcze spore problemy z retransmisjami i to właśnie tak samo Naiman. O, bateria mi pada. Tak samo Naiman właśnie miał pełno tych retransmisji. Przejdźmy do najciekawszych informacji odnośnie dziesiątki. Budżet na zawodników na dziesiątkę ma być większy, ma być około 2 miliony złotych. Dużo osób mówiło, że będzie walczył Pasza, ale z tego co wiem, to się finalnie nie dogadali. Będzie za to walczył Pająk. I tak jak dużo osób przewidywało, będzie to walka z Gamu. Co ciekawe, będzie walczył ten chłopak, co był w teamie X, Michał Gała. On tam z tą Marty Renty ostatnio był, co na zegarki, co miała ten deal z zegarkami, że ludzie kupowali, nie dostawali takich zegarków, co zamówili. Co ciekawe, ma podobno walczyć Amadeusz Ferrari. On tam był łączony z Fenem. Fen w ogóle będzie robił swoją freakową organizację. No ale Amadeusz Ferrari i tak będzie walczył dla fejmu, no bo wiadomo, to są największe pieniądze. W końcu będzie walczył Dawid Malczyński i on będzie bronił pasa, jeszcze nie wiem z kim, ale na pewno nie z Amadeuszem. No teoretycznie ma być walka Linkiewicz ze zwycięzczynią walki Zusję Wybrańczyk, ale nie wiadomo, bo to tam tylko miesiąc jest od jednej gali do drugiej, więc któryś się może coś stać. Tak samo jeśli chodzi o Piechowiaka i zwycięzcę walki Popek Kizo. To też teoretycznie może będzie ta walka, ale wiadomo, może któryś doznać kontuzji podczas tej walki za tydzień. No, ale walka wieczoru to będzie Cassius i już dużo osób wie, nie, że dostanie kogoś z UFC. No i dużo osób trafnie przewiduje, że to będzie Norman Parker. Ale co najciekawsze, to wiecie, oni dostaną wynagrodzenie normalne, ale zwycięzca do wygrania, wygrany walki ma dostać sztabkę złota kilogramową. I to jest potwierdzone info. To nie będzie czyste złoto, bo sztabka kilogramowa czystego złota to by kosztowała ponad 200 tysięcy złotych. To będzie coś tak wartość około 100 tysięcy złotych. Ale no, ciekawy zabieg marketingowy. Myślę, że no będzie o tym głośno. Za tydzień walka. Jeśli obejrzeliście do końca, zostawcie komentarz o treści Fataha. Ja teraz będę chciał wrzucać już częściej jakieś vlogi, no bo już tych treningów będzie teraz, będą luźniejsze, więc będę miał na to siłę. Kupujcie pay-per-view z mojego reflinka, daję wam w opisie po prostu link i będą też do wygrania nagrody. I co trzeba zrobić, żeby wygrać i wziąć udział w możliwości wygrania nagrody, no to wam tam już w opisie dam więcej informacji. Ciekawy vlog. Muszę się ukrywać przed Boxdelem.